Dzień dobry, cześć. W dniu dzisiejszym atakujemy skalne miasto w Czechach. Podobno super, naprawdę miejsce warte odwiedzenia. Także przekonamy się, wy też sami to ocenicie. I będziecie mieli jakieś tam rozeznanie, czy warto tu przyjechać, czy nie. Na samym wejściu już widzimy piękne, wielkie skały. Meme leci już do kasy. Nasze pierwsze wrażenia na wejściu bardzo pozytywne, bo mamy mapki, mamy fajnie poodgradzane wszystko. Nie ma problemu, że się zastanawiacie, gdzie iść, którędy iść. Nie ma opcji tak naprawdę zgubienia się. Jak widzicie, ludzi też jest sporo, nawet zimą. Patrzcie, jaki kamyczek. Przejście do Narni. No tutaj naprawdę można poczuć się malutkim. Idzie mama. Powiem wam tak, kamera tego naprawdę nie oddaje, ale na żywo wygląda to naprawdę niesamowicie. Jest nasza turystka. Mama, jak pierwsze wrażenia? Fajnie. Nie trzeba było spinać się tutaj 2 godziny. To jest duży plus. No tak, prawda. I naprawdę robi to fajne wrażenie na żywo. Piesek królowej. Drugi piesek królowy, zobacz. O, zaraz wyjdzie królowa. Cześć. No tutaj więcej chodzenia, nie? Błędne skały niby mniejsze są. Tak, zdecydowanie mniejsze są błędne skały. Tutaj jest więcej chodzenia, ale trasa jest łatwa i przyjemna. Tak. I tak naprawdę na każdym kroku jest coś do... A tutaj most diabła. Na każdym kroku jest coś do oglądania. I nawet się nie zwraca uwagi na to, ile się już przeszło. Mama, widzę, zachwycona, jak chiński turysta chodzi i wszystko nagrywa i robi zdjęcia. Mały wodospad. A później pójdziemy na duży wodospad. Tam dalej. A za chwilę pójdziemy na duży wodospad. Tam jest mały wodospad, a tędy idziemy na duży wodospad. Jeszcze go nie widać, ale już go słychać. Wow. Dobra, idziemy. Tutaj niedaleko wodospadu macie kasę, oczywiście teraz jest widzenie czynna i można przepłynąć się łódką po jeziorku skalnym. Ale to chyba tylko w lato, o, mama zgłodniała.
O jest. O matko, na dół i znowu do góry. Nie wierzyłeś mi? I do góry. Czytam. Mama zdecydowała, że idziemy do góry. O nie. I to daleko do. O nie. O jasny gwint. Dobra. Idziemy. Zeszliśmy po tych schodach. Mamy tu takie ładne widoczki, strumyk górski i są schody dalej, ale nie idziemy dalej, tylko wracamy przy tym dużym wodospadzie na trasę i będziemy wracali, znaczy może nie wracali, tylko kontynuowali naszą podróż wśród skał, ponieważ ludzie, którzy tam idą, powiedzieli, że tamta trasa prowadzi do jakiegoś innego już wyjścia. Czekaj! Na co mam czekać? Na mamę. Na mamę? Dobra. Czekamy tu na dole. Wróciliśmy na trasę właściwą. Idziemy dalej. Zapytaj się. Podoba ci się? Cieszę się, że ci się podoba. Mi też, mamie też. Jest fajnie. Jest trochę chodzenia. Ale warto. Margo, pokaż tak. Jak jest? Tak jest? Pokaż. Co? Kamera. Ogólnie bardzo fajny teren, dosyć łatwy i przyjemny do spacerowania. Widoki też są fajne, aczkolwiek chodzenia jest dosyć dużo. Idą dziewczyny, idą. Kolejne schody. Połowa trasy normalna, ścieżka, połowa to schody. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ta skała nazywa się Kochankowie, bo się całują. Zobaczcie tam. Właśnie mnie żona pocieszyła, że tam na samej górze skały są ludzie, którzy wchodzą tu po schodach. Więc jest sporo wspinania, żeby wejść na jakiś punkt widokowy prawdopodobnie. No ale co, nie damy rady? My nie damy rady? Idziemy. Najpierw idziemy tu do jakiejś kapliczki. Kapliczka. Skalna. Dobra. No co, lecimy tam na schody, nie? Wow. Ciężko się tu wdrapać, ale widoki są fajne. Skalne miasto zimą jak najbardziej ma też swój urok. Piękne widoki, ale trzeba patrzeć pod nogi, bo jest ślisko w niektórych miejscach. Dobra, schodzimy z punktu widokowego i idziemy dalej. Zobaczymy, co nas dalej czeka. No i chodzimy. Góra, dół, góra, dół i znowu góra. Czyli teraz w dół. Widoki są naprawdę fajne, ale kondycję to trzeba mieć konkretną. Czasami trzeba się poprzeciskać przez takie szczeliny. Ciasno, ciasno. Oj, ciasno.
jak widzicie, czasami trzeba się przycisnąć. A z młodą na plecach wcale nie jest to aż takie łatwe. Widzicie tam tą szczelinę w skale? Tam właśnie z niej żeśmy przed chwilą się przyciskali. A więc nasza opinia, nasze uwagi co do tego miejsca. Mi się podobało. Fajne jest to, że od początku, jak tylko wejdziecie na ten teren, to jest na co patrzeć. Są jakieś atrakcje, coś wszędzie jest, coś ciekawego. Także jest ok. Trzeba przyznać, że Czesi to potrafią poustawiać kamyki. Ale tak serio, mama, jak myślisz? Fajnie, nie fajnie, ciężko? Fajnie. Ciężko? No chyba nie. Mi było ciężko. Mi było ciężko, bo muszę dziecko nosić. I tylko i wyłącznie dlatego, ale jak ktoś przyjdzie o własnych siłach, że tak powiem, na własnych nogach, bez większego obciążenia, to spokojnie da sobie radę z wszystkim. No jest trochę chodzenia po schodach, ok, góra, dół, no ale jesteśmy w górach, więc nie ma co innego się spodziewać. Także od nas wielki plus, warto tu przyjechać, warto odwiedzić. Tak, warto? Tak. To do zobaczenia na następnej jakiejś atrakcji. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! A, przypomniało mi się na sam koniec. Jak będziecie tu wchodzili, to przy wejściu idźcie do toalety. Jedynka, dwójka obowiązkowo, bo dużo łażenia, a po drodze kompletnie nie ma gdzie się załatwić. I tym miłym akcentem kończymy naprawdę dzisiejszy filmik.